Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zorganizowano obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Na uroczystości byli obecni starosta jaworski Stanisław Laskowski, wicestarosta Arkadiusz Baranowski, dyrektor szkoły Wanda Gołębiowska, podkomisarz Kordian Mazurek, starszy aspirant Jarosław Plewiński, a także nauczyciele i uczniowie. W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu odbywał się pod hasłem „Razem tworzymy lepszy internet”. Podczas tegorocznych obchodów zwrócono uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, by internet był miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Pomysł zrodził się parę lat temu i przede wszystkim był podyktowany tym, żeby młodzi ludzie lepiej, inaczej, bardziej krytycznie może spojrzeli właśnie na problemy związane z internetem. Internet to oczywiście jest dobro powszechne, ale trzeba umieć, jak tu właśnie uczniowie klasy 2A przygotowujący ten program podkreślali, trzeba umieć z internetu korzystać. Przede wszystkim taka jest sytuacja, znaczy przede wszystkim w internecie największym problemem jest anonimowość, czyli nie jesteśmy wbrew pozorom w internecie anonimowi. Nam się wydaje, że jesteśmy anonimowi, ale można namierzyć i adres IP, i właściciela, także musimy uważać, co umieszczamy w internecie i po co to umieszczamy przede wszystkim. Również innym problemem poruszanym na prezentacji był problem uzależnienia do internetu. Nam się wydaje, że w każdej chwili możemy przerwać, okazuje się, że nie jest to takie łatwe. Jeżeli człowiek planuje przerwanie korzystania z internetu i nie może sobie z tym poradzić, no to okazuje się, że już ma problem. Będziemy przede wszystkim młodzież edukować, aby nie stali się ofiarami przestępstw. Będziemy również także przedstawiać im odpowiedzialności za poszczególne czyny, tak aby internet nie skusił ich, aby stali się sprawcami w sieci. Innym problemem, który również poruszaliśmy dzisiaj w tym naszym Dniu Bezpiecznego Internetu, jest problem stalkingu, czyli nękania osób przez różnego rodzaju właśnie telefony, czy maile, czy smsy. Pokazaliśmy, jak walczyć z stalkingiem, że ofiara stalkingu nie jest bezradna, że można sobie z tym poradzić. No i pokazaliśmy różne drogi prawne, które mamy, żeby właśnie tutaj no, osoby, które nas nękają, no, żeby miały, żebyśmy mogli te osoby po prostu jakoś to tam nawet i prawnie ścigać, czy po prostu się z tego stalkingiem jakoś uchronić. Ostatnim problemem, który poruszaliśmy, są bezpieczne zakupy w sieci. Jak robić te, pokazaliśmy 5 podstawowych zasad, czyli jak robić bezpieczne zakupy, czym się kierować, na to zwracać uwagę, jakie mamy prawa jako konsumenci, jakie mamy obowiązki i prawa, również jako sprzedający. Myślę, robimy to przede wszystkim dla naszych uczniów, dla młodzieży, żeby pokazać im, że internet jest oczywiście rzeczą bardzo fajną, internet jest rzeczą dostępną dla wszystkich ludzi, ale że trzeba jak z każdej rzeczy po prostu korzystać z internetu z umiarem i z rozsądkiem. Myślę, że przygotowane przez uczniów klasy 2A prezentacje i filmy dadzą naszym widzom troszkę do myślenia i do zastanowienia się. W trakcie spotkania młodzież przygotowała i zaprezentowała przygotowane przez siebie filmy. Bezpieczne zakupy w sieci, życie w sieci, uzależnienie od internetu, a także stalking. W trakcie Dnia Bezpiecznego Internetu przeprowadzony został również konkurs dla klas informatycznych w temacie znajomości pojęć związanych z siecią. Obchody tegoroczne zorganizowała klasa 2A Technikum Informatycznego.